Sezon 2019 dla żeglarzy na Pomorzu jest bardzo interesujący, ponieważ są rozgrywane tutaj trzy najważniejsze imprezy w regatach morskich rangi Mistrzostw Polski. Już zostały rozegrane zawody w obsadzie jednoosobowej. Zaczynają się mistrzostwa w obsadzie dwuosobowej i za dwa tygodnie czekają nas mistrzostwa załóg wieloosobowych. Takie regaty rozgrywamy od 2016 roku. Zaczęło się od jednej imprezy 400-milowej. Rozwinęliśmy to do cyklu regat. W zasadzie w tej chwili to jedynego na Bałtyku zorganizowanego cyklu regat offshore'owych, czyli takich długodystansowych, wychodzących naprawdę na morze. Wymaga to przede wszystkim dobrego przygotowania. A po drugie wymaga też rozsądnej gospodarki siłami i też trzeba pamiętać, że w dwie osoby praca na pokładzie wymaga przemyślenia każdego ruchu. Dzięki Bogu Krzysiek jest bardzo sprawnym żeglarzem, doskonale opanował technikę. Neptun czasami spłata nam figla, szczególnie przy silnym wietrze. Kiedy się dzieje coś takiego na pokładzie niespotykanego, czego nie można było przewidzieć, jakieś podtopienie spinakera czy wywózka, no to wtedy mogą się zdarzyć jakieś takie kryzysowe sytuacje. W tych mistrzostwach Polski mamy, w przeciwieństwie do innych regat, które są jednowyścigowe, tutaj mamy zaplanowane trzy wyścigi, dwa krótkie po zatoce. Krótkie to tak 10-15 mil, średni wyścig 30 do 40 mil, czyli tak pół dnia żeglugi i jeden długi 250 mil. Płyniemy do Kłajpedy i z powrotem prawdopodobnie, jeśli pogoda pozwoli. Dzięki budowie tej przystani jachtowej możemy szkolić młodych ludzi sopockich, uczniów w żeglarstwie, ale możemy też startować regaty takie jak chociażby do Szwecji, czy wokół Gotlandii, czy także po Bałtyku, Śmiałku. W jakimś sensie Trójmiasto zostało tutaj świetnie uhonorowane, bo dzisiaj startujemy w tych mistrzostwach Polski w Sopocie. Ale kolejne regaty są w Gdyni, inne są w Gdańsku, a więc każde z miast metropolii trójmiejskiej ma swój udział w animacji żeglarskich przedsięwzięć. Każdy najdłuższy dystans jest też objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i mam przyjemność fundować również puchary dla zwycięskich załóg.